I o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że my sami możemy zdecydować, jak chcemy żyć. Ale wszystko, co w swoim życiu robisz, wpierw powstało w twojej głowie. Wszystko, co w swoim życiu posiadasz, wpierw powstało w swojej głowie. Wszystko jedno, czy to coś pozytywnego, czy negatywnego, ale wpierw powstało w twojej głowie. Wpierw w twojej głowie powstał jakiś pomysł. I albo ten pomysł był dobry, albo zły, albo chory, albo zdrowy, albo fajny, albo nie. I wszystko, co posiadasz, powstaje wpierw w twojej głowie i dlatego ważne, żeby w twojej głowie był porządek.